mamy nadzieję z Panią Panną wytrzymać bez płaczu, no bo wiecie, przynajmniej na razie. Pozwólcie, że będziemy się dzisiaj mimo wszystko wspomagać naszymi przemyśleniami. Przygotowałyśmy sobie taki tekst, który chciałybyśmy, żeby zapadł Wam głęboko w serca, bo on jest naprawdę pisany od serca. A to, że trzęsą nam się włosy, ręce, nogi, to jest naturalne, bo to jest temat. Czyli słuchajcie, w momencie, kiedy przychodzi stres, moment pożegnań, to organizm robi z nami różne dziwne rzeczy. Więc wybaczcie, jak coś nam się nie uda, ale... Wybaczcie, gada, ale my się nie uda. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i z pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają zawsze coś nowego. Natomiast pożegnania uświadamiają nam, że niestety coś się kończy. Dzisiaj nadszedł dzień pożegnania. Żegnamy się w bardzo nietypowych okolicznościach, bo ten rok szczególny był inny. To był rok pełen niespodzianek, tęsknoty, radości, ale też zaskakujących akcji. Nie tak dalej. Tu w tej sali witaliśmy Was jako tych najmłodszych, a teraz spotykamy się, aby się z Wami pożegnać. W szkole przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliście nowych kolegów i zawiązywaliście znajomości. Możliwe, że na całe życie. Mimo obustronnych potknięć, potrafiliśmy sobie podać dłoń i jedną z tych wadów porażek powstawać. Za to Wam dziękujemy bardzo. I dzisiaj w tym szczególnym momencie chciałabym Wam powiedzieć ogromnie od serca, jesteśmy z Was dumni. Chciałabym docenić Wasze umiejętności, którymi wykazywaliście się w czasie nauki tutaj w szkole przez wiele lat. No i na nauczaniu zdalnym, na które byliście skazani na prawie przez cały rok. Spisaliście się naprawdę fantastycznie. Gdziekolwiek będziecie zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, na pewno dacie sobie radę. Bądźcie o tym przekonani. Życzymy Wam wrażliwości serca, pokory i umiejętności słuchania. I na koniec pozwolimy sobie powiedzieć, jako Wasze szkolne mamy, wypływajcie w świat, tylko rozłóżcie swoje żagle i złapcie w nie wiatr. Pamiętajcie, że na zawsze pozostaniecie w naszych sercach. Powodzenia.